Cześć, witam Cię w kolejnym Power Poniedziałku. Dziś po raz kolejny porozmawiamy o asertywności. Możesz sobie pomyśleć, Kamila, o co Ci chodzi z tą asertywnością? Przecież dopiero co była kampania, nagrałaś kurs online, już skończyłam kurs online z asertywności, byłam na żywo na szkoleniu, mówisz tyle o książce, że wszyscy mają przeczytać Kobietę Asertywną. A propos, jeżeli nie przeczytałaś, to naprawdę ją przeczytaj. To prawda, dużo mówię o asertywności. Ostatnio 18 tysięcy ludzi zapisało się na konferencję z asertywności i pewności siebie. Ale w trakcie tej kampanii, a już, no nie, chyba po dzień po zakończeniu dopiero co tej kampanii, była też inna kampania, kampania wyborcza, która również się zakończyła, no i został wybrany prezydent. Ale oprócz tego, że został wybrany prezydent, to również na spotkaniu później, na konferencji pojawiła się jego córka. A pani Kinga Duda miała szczególną sukienkę i uwaga, jedna z naszych dziewczyn ze społeczności zwróciła na to uwagę i wrzuciła do naszej grupy Kobieta Niezależna takie zdjęcia, w których rzuciła moje zdjęcie z konferencji z asertywności, a następnie obok zdjęcie pani Kingi, również w tej samej sukience, tylko różniącej się kolorem, i napisała: patrzę, o czym nie wierzę. Kinga Duda i Kamila Rowińska mają podobny gust, wyczucie modowe, założyły tę samą sukienkę, tylko w różnych odcieniach. Obie wyglądały świetnie, to trzeba przyznać. Zwróciła uwagę na jakiś fakt, coś po prostu było dla niej takim spostrzeżeniem, postanowiła się tym podzielić. Nie wiem, wydawało jej się dla niej to ciekawostką. Nic takiego. Teoretycznie nic takiego, ale na chwilę obecną jest 74 komentarze pod tym właśnie zdjęciem. Normalnie jak ja wrzucam jakieś takie, wiecie, treści rozwojowe, to nie ma tyle w tej grupie komentarzy, czyli musi się naprawdę coś ciekawego pojawić, no i różnie. Czyli zaczęły się oczywiście od tego, że pojawiły się komentarze, kto się lepiej prezentuje. Czyli zupełnie nieasertywne treści. Dlaczego nieasertywne? Dlatego, że jeżeli oceniasz, kto się lepiej prezentuje, a to nie jest jakieś spotkanie jury, nie jesteśmy w trakcie jakichś wyborów po prostu miss albo wyborów kobiety, która lepiej wygląda w tej sukience, to zawsze, jeżeli powiesz, że ta się lepiej prezentuje, ta się lepiej prezentuje, ta się lepiej prezentuje, to jednej z tych osób zrobi się przykro. A one przecież w ogóle Cię o to nie pytały. Więc warto by było się tego wystrzegać. I ja pisałam o tym w książce nawet Kobieta Asertywna. Pamiętam, że podawałam taki przykład, że czasami dwie kobiety stają koło siebie na zdjęciu i znajomi jednej z nich chcą być mili, i piszą pod tym zdjęciem komentarze w stylu, że wow, super wyglądasz, ta druga to Ci może buty czyścić, albo wygląda przy Tobie jak koc mołuch, albo cokolwiek. Czyli teoretycznie komplement, ktoś chciał być miły, ale dlaczego trzeba być miłym dla jednej kobiety, umniejszając jednocześnie drugiej? Przecież to jest niepotrzebne. Wystarczy po prostu napisać tej, która nam się podoba, że świetnie wygląda, nie wiem, sukienka świetnie na tym leży, na tobie leży, a po prostu wyglądasz jak cacko, nie wiem, milion dolarów plus VAT, cokolwiek, ale w ogóle się nie odnosić do tej drugiej osoby. Tak będzie bezpieczniej i nie narazimy nikogo na to, że będzie mu po prostu przykro. Celowo przynajmniej. Albo intencjonalnie. Potem się zaczęło od tego, kto jest hipokrytką, dlaczego wystąpiła i tak dalej. Czyli w ogóle nie na temat i w taki bardzo mało elegancki sposób. Od razu zaznaczam, to nie było asertywne. To również są komentarze agresywne i uwaga, komentarz agresywny zawsze świadczy o tym, który go pisze. Nawet jeżeli nie zgadzasz się z jakąś teorią, uważasz, że coś jest nieszczere, jakaś wypowiedź jest nieszczera, albo nie wiem, uważasz, że jest w jakiś sposób nie na miejscu, to wtedy można to powiedzieć zupełnie inaczej. Można to powiedzieć asertywnie i można powiedzieć, że czuję się zaskoczona wtedy, kiedy ta osoba mówi to, ponieważ ojciec tej kobiety kojarzy mi się z tym, z tym, z tym i z tym.
I tyle. Nie trzeba jej oceniać, nie trzeba pisać komuś, że jest hipokrytą, albo idiotą, albo cokolwiek innego, tylko odnieść się tylko i wyłącznie do swoich uczuć i do faktów i do tego, co ty zapamiętałaś z jakiejś sytuacji, zamiast mówić do tej osoby drugiej w komunikacie ty. I dokładnie, zarówno w kursie, jak i na szkoleniu, czy też w książce Kobieta Asertywna, tłumaczę to, ponieważ niektórym się wydaje, że jak wyrażam swoją opinię, to już są asertywni. No nie, właśnie bardzo często to wyrażanie swojej własnej opinii rodzi się w hejt. Pytanie, czy chcielibyśmy, żeby ta osoba przeczytała to i jak byśmy się poczuły, gdybyśmy stanęły twarzą w twarz z tą osobą i ona by przy nas przeczytała ten komentarz. To jak byśmy się poczuły? Czy poczułybyśmy się niezręcznie? Czy poczułybyśmy się zupełnie spokojnie z tym, żebyśmy powiedziały, no tak właśnie uważam. Oczywiście wiem, że to nie dla wszystkich jest argument, bo niektórzy, no po prostu nawet jeżeli komuś intencjonalnie sprawią przykrość, to uważają, że mają takie prawo, ale pamiętajmy, że to jest zachowanie agresywne. Jest oczywiście tutaj, są też takie zdania dotyczące ojca, pani Kingi, no i tutaj już per tatuś albo coś w tym stylu. No tak też nie wypada po prostu pisać o obcym nam jednak mężczyźnie. No i później się pojawiają dyskusje typu nic nie powstrzyma pierwotnych instynktów, a przecież chodziło tylko o sukienkę i można było na tym zatrzymać, ale trzeba było tutaj jeszcze dowalić żal. No i jeżeli się pojawia ten zwrot żal, to automatycznie pojawia się już taka ocena, negatywna ocena. Można było z niej zrezygnować. Można było dać ludziom prawo do tego, aby komentowali, a jeżeli uważamy, że te komentarze naprawdę są nie na miejscu, to można powiedzieć, czuję się zniesmaczona, drogie kobiety, dopiero co skończyłyście kampanię z asertywności, i nie wiem, czuję się zaskoczona albo zasmucona albo zażenowana, kiedy czytam takie komentarze agresywne. Proponuję, abyście ubrały to w asertywne komunikaty. I tyle. Ale ta osoba nie dość, że zwraca uwagę tym, którzy się zachowywali agresywnie, to sama też robi to w sposób agresywny. No i wiadomo, że tutaj później odpowiedzi, które się pojawiły, no już były takie mało eleganckie. Bo to jest tak, że po prostu później każda odpowiedź nakręca kolejną i jeden przez drugiego jest coraz bardziej wychowany, wyedukowany, zna się lepiej jeszcze na ortografii. No i oczywiście jeszcze bardziej dowala. Im bardziej może, tym bardziej dowala. No i ktoś napisał, to jest forum kobiet niezależnych, za to jakich prostackich. Czyli znowu ocena, znowu agresywna ocena. I teraz, jeżeli komuś zwracasz uwagę, że jest prostakiem i robisz to w taki sposób, to pamiętaj, że ten sposób również świadczy o tobie. I nie zawsze najlepiej. Komentarz zawsze świadczy o komentującym. Cokolwiek się dzieje, możesz to skomentować w sposób asertywny. Jeżeli oczywiście chcesz. No bo oczywiście za chwilę się zaczęły tutaj pyskówki, tylko wiesz, że możemy dostrzec w innych to, co mamy w sobie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli już po prostu później cięte riposty. No, sama takie potrafię zapodać komuś i tak dalej. No ale po co to robić? Tak naprawdę bardzo często skarżymy się o to, że nie można wyrazić siebie, że nie można być sobą w internecie, bo zaraz się ktoś doczepi, zaraz ktoś się do nas przyklei z jakimś niemiłym komentarzem, a jednocześnie czasami sami takie komentarze zostawiamy. Bo tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się z wszystkim zgadzali i zawsze pisali, że wszystko jest cacy i śliczne i że tylko nam się podoba i musi sam cukier lecieć, ale nawet jeżeli uważamy inaczej, to żebyśmy to wyrazili w sposób asertywny. Co tutaj jeszcze było takiego, co zwróciło moją uwagę? No oczywiście wątki typu, a co to kogo obchodzi? No wiadomo, że kogoś to obchodzi, skoro ktoś napisał ten post, to znaczy, że go obchodzi i ma prawo go w ogóle obchodzić. Ma prawo mieć takie zainteresowania albo takie spostrzeżenia. A drugie, napisz artykuł do gazety.
No i serduszko. No to właściwie napisz artykuł do gazety, to było złośliwe, to nie miało być złośliwe, czy co to było? Pamiętajcie, drogie panie, drodzy panowie, jeżeli oglądacie, że od tego, jak będzie wyglądała komunikacja was, waszych bliskich, waszych dzieci i to, czy wy będziecie się czuli swobodnie wtedy, kiedy wy będziecie publikowali swoje materiały w internecie, będzie zależało od nas wszystkich to. Niektórzy chcą, żeby policja była na Facebooku i ogólnie w internecie po to, żeby po prostu karać ludzi, którzy obrażają innych. No ale teraz pytanie, czy my również nie dostaniemy mandatu? Pozostawiam Wam to refleksji, przemyśleniu. Czekam oczywiście na ważne Wasze lekcje i to, jak Wam się to widzi, ale uwaga, asertywnie. Pamiętajcie, że jesteście w społeczności ludzi, którzy dbają o swój rozwój, dbają o swoją komunikację i komunikują się w sposób asertywny, a nawet jeżeli czasami im nie do końca wychodzi, to przynajmniej starają się to ubrać w sposób asertywny. Jeżeli to jeszcze przed Tobą i sprawia Ci to dużo kłopotów, to bardzo, ale to bardzo polecam Ci lekturę książki Kobieta Asertywna, którą napisałam. Możesz ją zamówić na stronie kamilarowińska.pl i gwarantuję Ci, że jeżeli zaczniesz się komunikować właśnie w taki sposób, w jaki opisałam w książce, to zarówno Twoje relacje z bliskimi, z przyjaciółmi, z dziećmi, z pracodawcą, z pracownikami, czy nawet z obcymi ludźmi, których napotykasz czasami, czy to w sklepie, czy w środkach transportu, będą zupełnie inne. Natomiast zacząć zawsze należy od siebie. Polecam lekturę i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku w Power Poniedziałku. Do zobaczenia.